Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, troszeczkę bardziej techniczny, dlatego że po kupieniu przyczepy okazało się, że mamy problem ze stabilizatorem jazdy. Jak pewnie wszyscy wiecie, to stabilizator jazdy odpowiada za to, że przyczepa nie wężykuje podczas jazdy, co powoduje, polepsza tak naprawdę komfort podróżowania. Po zakupie przyczepy naszej hobby okazało się, że mamy luzy na haku, co zostało zdiagnozowane, iż musimy wymienić okładziny ścierne. Okładziny wyglądały tak jak na załączonym obrazku. Właśnie się śmieję, bo mąż mnie poprawia, że to nie są okładziny ścierne, tylko okładziny cierne. Że musicie mi wybaczyć, bo ja jestem mniej techniczna, ale zostałam zatrudniona jako lektor, więc będę się starać. Tak jak wspomniałam, pokażę Wam foto tej okładziny ciernej. I wszystko byłoby fajnie, gdyby się nie okazało, że ona się składa z dwóch części, tak? Z jednej i wygląda... To jest ta stara. To jest ta stara. Wyglądała w ten sposób, tak jak widzicie. I okazało się, że nie da się dokupić tej części. Przeszukaliśmy całkiem dużą ilość aukcji na internecie. Chcieliśmy to kupić nowe, prawda? Bo to się chyba nowe kupuje. Nowe. I pojawił się drobny kłopot. Znaleźliśmy rozwiązanie w taki sposób, że została ta część dorobiona na obrabiarce CNC. Oczywiście musieliśmy dać ten stary element, plus Bartek wykonał jakiś drobny, mało profesjonalny rysunek techniczny. Niestety nie możemy Wam go pokazać, bo został w tym zakładzie. No i teraz będziemy to montować. Przymierzać. Normalnie to jest w tym miejscu. Dobra, zbliżenie. Ok, widać, że jest uszkodzone. A nowy element będzie wyglądał... W jaki sposób to się przykleja, czy? Przykleimy to jakimś dobrym kleju. Jeszcze nie wiem jakim, może jakiś butapren albo jakiś poxipol, żeby po prostu nie wypadło, chociaż to i tak na sztywno siedzi. Zrobię zbliżenie, żebyście widzieli, jak to wymyśliliśmy. O, a to jest druga okładzina, którą przy okazji też sobie dorobiliśmy nową. I tą drugą się da kupić, tak? Ta druga akurat jest bez kłopotu dostępna, ale tak jak już robiło się jedną, można dorobić teraz obie. Ta druga okładzina, która jest na Allegro, pamiętasz ile to kosztuje? Ta kosztuje około 200 paru złotych. My na razie nie podamy Wam ceny konkretnie, jaką zapłaciliśmy za te części, bo dorabialiśmy dwa zestawy. I można uznać, że póki co prawdopodobnie tylko daliśmy zaliczkę, tak? Bo nie wiemy do końca jaka będzie cena. No nie wiemy. Ale jak już będziemy znali końcową kwotę, to na pewno Wam powiemy. Na tą chwilę wydaje nam się, że będzie to mniej niż koszt tej jednej okładziny. No, ale może się rozczarujemy. A może porównywalnie. A może porównywalnie, dokładnie. Dobra, i teraz jak przymierzyliśmy, to już... Jedynie trzeba... Okładzina ta była trochę taka podcięta, żeby nie haczyło podczas wkładania. Więc trzeba to delikatnie deremerem zaraz obetniemy i... Żeby idealnie pasowało. Idealnie pasuje. Okładziny na wszelki wypadek wkleimy, ale tylko po to w zasadzie, żeby nie wypadły, bo one są w zasadzie dorobione według oryginału, więc idealnie kąty stożek czy stożek wszystko fajnie pasuje.
Zaczep jest zamknięty. Wskaźnik zużycia pokazuje, że jest jakby w ogóle nie zużyty, że kładzina jest jak nowa. No, poczekamy aż wyschnie i będziemy za chwilę to montować. Jesteśmy z powrotem i montujemy stabilizator do przyczepy. Trzymać tą gumę? Podkładka jest specjalna z takim podtoczeniem. Mhm. I trzeba uważać, że jak się wbija tą śrubę, żeby wbić drugą śrubę, bo tu jest w środku amortyzator. I jak się go zapomni o tym, to trzeba rozbierać cały zaczep, żeby ten amortyzator złożyć tak jak ma być. A tą podkładkę dorabiałeś, czy ona nie, była? Nie, ona jest. To przy ściąganiu trzeba uważać. Mhm. Po prostu jedna podkładka jest inna i... Moczowanie z zaczepu jest półokrągłe, to podkładka też musi być półokrągła. I cała regeneracja zaczepu. Winterhof. Zrobione, tak? No, zrobione. Zakładamy jeszcze kłódeczkę. Tak, przejdziemy z drugiej strony. Akurat zaczepu jest taka dziura, można wykorzystać. Kiedyś może kupimy taką prawdziwą blokadę, żeby nie dało się śrubę odkręcić. No i wygląda na to, że z tym stabilizatorem jest już gotowe. Jest pokój na długo. Ale w razie czego mamy drugi zestaw tych podkładek, tak? W razie czego zawsze możemy sobie, mamy napisany program, to możemy sobie wytoczyć te... Te okładki. Okładziny. Dobra, to na dzisiaj tyle. Żegnamy Was serdecznie. Jeżeli nasz kanał ma perspektywy i wydaje Wam się, że jest ok, możecie nas polubić. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!